Witajcie! Dzisiaj będzie akcja robienia z Ursusa C325. Zrobimy Ursusa C325. Tak dokładnie. Zabieramy tą machę od 30, bo ona tutaj jest zupełnie niepotrzebna, a będziemy zakładali tą maskę, którą kiedyś widzieliście na którymś z filmów. Ona jest tutaj. Miała być skończona, ale niestety tam blacharz nie wyrabiał się z czasem, więc zakładam po prostu tak jak jest. Założymy do niej lampy, bo lampy są. Tu jeszcze założę ale to następnym razem zamki, ponieważ mam nowe zamki, klamki też będą założone, także maska będzie, znaczy to w sensie Ursus będzie wyglądał już jak Ursus, także wszystko tutaj pakujemy jak należy. Może jeszcze później tylko zdejmę tą podstawę tura, ale to jeszcze zobaczymy, bo na pewno jeżeli będę chciał go nie wiem, jakoś tam przygotować, no to na pewno bez tura będzie. Druga sprawa, która czeka nas, to zmiana opon, słuchajcie. Udało mi się dzięki Krzyśkowi z Żywca, pozdrawiam cię serdecznie chłopie, dzięki bardzo za pomoc. Mamy drugą piękną oponę, także są już dwie. Będzie zakładany tutaj, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj nie zdążę tego ogarnąć. W każdym razie na pewno będzie zakładana i kto wie, może jutro, także to będzie ta rzecz. Ale jeszcze, słuchajcie, coś jest jeszcze fajnego, zaraz wam pokażę. O, widzicie? Jak będzie wyglądał. Elegancja Francja, nie? Także to też będziemy zakładali, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie trzeba się szykować jeszcze tutaj do pewnych tutaj spraw związanych właśnie z tą maską. Także zakładam kamerkę na czoło. Mam nadzieję, że się uda. No znowu czapka, bo zimno jest, wiadomo, styczeń. O. Mam nadzieję, że coś tam widać. I będziemy to ściągać. O, pyk. Na razie to postawię tutaj, żeby nie przeszkadzało. I będziemy zakładali tą machę, no która ma tu być. A i oczywiście. O. Się klapka. Och kurde. No nie mam tutaj tej podstawy, żeby to założyć jak należy. Jednakowoż. O. Jednakowoż będzie już za chwilę. Kurczę, jaki się zrobił taki nagle groźny. Jednakowoż tutaj. Aha, bo to jeszcze ta siatka. Tutaj siatkę też chyba mam nową. Dół jest, oczywiście on jest dorabiany, tam ktoś, wiecie, kto dorabia w Polsce te doły i to jest dobrze zrobione, także tutaj nie mam dwóch zdań co do tego. Ale zaraz jeszcze przyniosę lampy i słuchajcie, Ursusik jak się patrzy. I to jest właśnie, to mi się podoba. Dzisiaj, słuchajcie, no takie maski to się stały rarytasem. Nie ma tego nigdzie. Wszyscy chcą kupić. Tam ktoś widziałem, że jakieś tam rzeczy dorabia. Nie wiem kto, nie znam człowieka. Ale to też nie o to chodzi, żeby po prostu wszystkich znać. Bo to się chyba nie da. Ale założymy tutaj znaczek. Co prawda on tutaj ma ktoś taki zdolny był, że sobie wymyślił dziurkę tutaj. Ale powiem wam, że ten temat jest do ogarnięcia. O kurde, nie było, że tędy ręki. Tędy też nie. O kurde. No nie włożę ręki, no. Ale se zrobiłem. Dobra. Trudno. Zdejmiemy tą maskę. O! Pyk. Podniesiemy ją tak. I teraz założymy. O. No bo to musi być wszystko elegancko.
Tu już zaraz będzie przykręcone. O! I kurczę, od razu inna maska. Jeszcze do tego, słuchajcie, jak przyjdzie założyć lampy. O! Przyjdzie założyć lampy, przyjdzie jeszcze. Przyjdą klameczki, będzie kurczę tip top. Nie, ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, chodzi o to, żeby to po prostu było kompletne. Takie to jest i dlaczego ma maska gdzieś tam leżeć, nie wiadomo gdzie, jak może być na Ursusie. Oczywiście ta maska gdzieś tam pójdzie, zobaczymy co z nią wymyślę, co z nią zrobię. Ważne jest to, no ona jest taka jaka jest, inna lepsza nie będzie, ale to jest blachy porządnej, super, takie, że wiecie, to wszystko PRL robił, także oni tam nie żałowali niczego. Ale tak to wyglądało. No i zobaczcie w tej chwili, jak to wyglądają fajnie te dwa razem, nie? Tutaj zielony, tutaj czerwony. Tam jeszcze pozakładamy bajery i tak dalej. Będą ursusiki jak talala. Dobra, to na tyle na razie. Za chwilę wracam do Was. Zajmę się tu jeszcze takim ogarnianiem paru tematów i zaraz będziemy montowali lampy. No, słuchajcie. Lampy przygotowane. Zaraz będziemy je przykręcać. Puszki bardzo mocne, zdrowe, także to się to cieszy, bo naprawdę z puszkami to jest różnie. Miałem już lampy takie w różnym stanie. Pyk. Przykręcić trzeba to, żeby to nie latało, nie? O. Pyk. No i teraz po raz kolejny zdejmę tą maskę, ale to nic mi nie przeszkadza, bo ja takie... Tu będzie trzeba to przykręcić porządnie, nie? O! I tu jedziemy z lampą najpierw tą. Jak to kurczę blade tam idzie. Aha, to będzie trzeba tutaj zrobić tak, widzę, żeby to miało ręce. O. Kurczę, wiecie co, takie rzeczy to przynajmniej mi to sprawiają ogromną frajdę, bo montaż takich oryginalnych lamp to już sam w sobie jest przyjemny do oryginalnej maski. Bo po prostu tych rzeczy dobrze wiecie, że nie ma. One już po prostu, ten kto kiedyś zdążył kupić, to już ma i miał będzie. A dzisiaj po prostu to już są, widzicie, te dorabiane maski, ale to jak ktoś powiedzmy lubi, nie przeszkadza, no to pewnie niech sobie ma dorobioną. Ale są tacy na przykład, którzy nie chcą dorabianych, chcą oryginalne i tyle. To przykręcę tak dosyć solidnie, postaram się, nie tylko na słowo honoru, żeby w razie czego te lampy nie odleciały niechcący. Zobaczymy jeszcze tutaj, w jakiś sposób będę musiał dorobić tą blachę albo dokupić. O. Trzyma się, kurczę blade, to ustawienie będzie tylko jeszcze problematyczne, ale myślę, że i z tym sobie poradzimy. Dobra. Druga. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać, bo kurczę, problem z tym ustawieniem, zawsze mam kamery, ale na szczęście jakoś mi to... jakoś tam to idzie. Co jeszcze, słuchajcie, no patrzyłem na te... kamerki, bo mówiłem Wam, że chcę kupić kamerę inną, już nowszą, bo ta, którą mam, to ona już jest stara. No i zależy mi na lepszej jakości i zdjęć, i filmów, żeby było co oglądać. O. No i przejadę się, powiedzmy, do któregoś z tych sklepów, bo jeszcze nie wiem właśnie, czy przez internet, czy w sklepie, bo tam proponowaliście mi, żebym to w sklepie kupił. I to też moim zdaniem jest dosyć dobry pomysł. O,
pyk. Tutaj kluczyk. Pamiętajcie, że klucz tutaj. O cholera. Jest, jest. Klucz do tego, do tej lampy to jest klucz 27. Jakbyście kiedyś chcieli montować sobie lampy, czy do 60, do 30, czy do czegokolwiek, ten pomocowanie i ten klucz pozostały. Zmienił się tylko kształt lamp. O. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo po mojemu pierwszorzędnie. Ameryka, co ta maska tak wysoko? O. No i? No wiadomo, bo tu trzeba ten, słuchajcie, zawias założyć. Tutaj to jest, widzicie to? Tutaj też ten zawias jest. Tylko trzeba blachę, ten spód i to będzie już gotowe wtedy do zrobienia. Reperaturka jest nowa, ale ona jest dobra. No tutaj to trzeba będzie szkło jeszcze przesunąć, odwrócić, ale nie o to chodzi, jest pięknie. No ja jestem bardzo zadowolony. Drobiazg, śmieszna sprawa, ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda, jak dwa eleganckie C325. No i tam trzeci oczywiście, także to już jest solidna kolekcja moim zdaniem, ale cieszy mnie to bardzo. Fajna rzecz. No oczywiście tutaj, jak w każdym, one nie są remontowane, nie ruszane. Wszystko zależy to od tego, co kto lubi. Jeden by chciał po prostu już mieć taki piękny ciągniczek zrobiony i tak dalej, żeby on był wszystko na cacy. Żeby był jak nowy praktycznie, a inny chce właśnie taki z duszą, nierobiony, niedotykany, niemalowany, tylko po prostu w niego wsiąść i już, żeby sobie powiedzmy albo na niego popatrzeć, albo się przejechać i ten. No w każdym razie mamy piękne dwie sztuki, także one mnie bardzo, bardzo się podobają. Zaraz Wam jeszcze pokażę, co ciekawego udało mi się nabyć. No ja sobie tu robię, słuchajcie, spokojnie dłubię maska, lampy i tak dalej, a tu okazuje się, że zobaczcie, nie świeci. Trzeba to zrobić, nie? Samo się nie zrobi. Kurde, głowa też się przydaje do takich rzeczy. Trzeba będzie tą... Tu mam zestaw tego szmegojowego. Sprawdzimy, klemy się trzymają. Ale akumulator wyłączę. Żeby mi prądu nie żarło. O. Ale... Wiecie co to jest? Nie no, trochę kiepsko, ale da się. O. No. A, wtyczkę. Jest. Pyk. Ale kurde miejsca, to tu, no nie poszaleli. Mimo, że ja nie mam takiej łapy jak Podolski. Ale miejsca i tak mało. Dobra, cyk, sprężynka. Co jej się tu stało? O, coś tam lata w środku. Zepsuta. Dobra, to damy tu na razie. Gdzie to się otwiera? A tutaj się otwiera. Dobra, założę, bo to inaczej nic z tego nie będzie. Otwiera. Czy tu się otwiera? Tam jest zawias, tak? O, pyk. Widzicie, taki zestawik to jest fajnie mieć ze sobą, bo coś się tu zdarzy i żarówkę można wymienić. No, skubaństwo. Tak, bo tam jest ten zawias. O! O, pyk! I już mamy, słuchajcie, żarówki H7. Taki zestaw. Kiedyś go kupiłem, nie pamiętam nawet kiedy i za ile, także Wam tutaj takich rzeczy nie podpowiem, niestety. Mam nadzieję, że to wybaczalne. O! Pyk! Teraz ten tego szmegołowego guma.
gumę trzeba założyć porządnie. Patrzcie, nie da rady z kamerą na głowie. O, bo, żeby tam się nic nie dostało. Nawet taki jakoś nie teges. O, i zobaczymy teraz. Parę minutek. No i oto się rozchodzi. Także tu już świeci. To możemy zamknąć. I taki zestaw, słuchajcie, to ważna rzecz, bo on jest dosyć duży. Tu widzicie, są i bezpieczniki, i żarówki, jakieś tam takie duperelki, małe te żaróweczki do postojówek, do wszystkiego. I to się przydaje. Ważna i pożyteczna rzecz. Dobra. Tutaj do schowka. I żarówki są. Ta do wyrzucenia. Spalona. O. Pyk. Zamknięte. Dobra, to tu w każdym razie mamy na tyle. I jeszcze wracamy do Ursusa 325 na chwilę. Pokażę wam coś. No słuchajcie, także dzisiaj to się udało. Taka szybka akcja. Tam jeszcze parę drobiazgów przygotowałem, ale to zobaczycie może innym razem. Także mamy tutaj dwa piękne traktory. Legendę polskiego rolnictwa w dwóch różnych wersjach. Tutaj z tym kominkiem do góry, tutaj z sadowniczym. No i następna akcja. Postaram się, jeśli pogoda dopisze, to będziemy zmieniać opony. Także zobaczymy jeszcze raz. Krzysiek, pozdrawiam serdecznie. Dzięki za tą rzecz, bo to naprawdę... Oby opony są w pięknym stanie, także będą naprawdę tutaj fajnie wyglądały na tym ciapku. A co z tą oponą? No słuchajcie, no kurczę, blade, piękna opona. Nie wiem, czy to 16 pasuje do 60? Chyba tak, bo w 40 były 18, nie? Więc jedna pójdzie tam do tej czerwonej z turem, a drugą się dokupi. I będzie, bo ta jest całkiem fajna, także będzie nieźle. No i tyle, słuchajcie, na dzisiaj z takiej króciutkiej, szybkiej akcji. Mam nadzieję, że to wam się podoba. Tu jak tylko przyjdą mi klamki, to od razu je po prostu zakładam, zapinam i maska będzie jak ta lala. Także też to mnie cieszy. Tu jakiś tam ktoś próbował coś dorabiać pewnie. Zapinka tutaj do tego uchwytu. Coś wymyślił sobie jakiś tam, no wiecie, no jak to bywało zawsze, ludzie kombinowali ile mogli, żeby tylko coś tam grało, im pasowało, nie było to w gestii kolekcjonerstwa, a raczej to było po prostu ciągnik do roboty i do niczego więcej. Oczywiście całą masę frajdy było przy tym, bo to już wreszcie nie koniem, tylko traktor, panie, to było coś. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!